Siemanko, moi kochani, witam was w ten pochmurny dzień. Dzisiaj odpowiem na kilka pytań, które najczęściej mi zadajecie, bo trzeba co nieco wyjaśnić. A przy okazji sobie zrobię trening, jestem prosto po pracy, lekko zmęczony, ale starczy siły na trening. Fajnie, fajnie będzie. Jestem na parku, na którym już kiedyś nagrywałem. Tutaj gdzieś będzie link do tamtego filmiku. Tu jest najspokojniej, kurczę, cichutko. Za dużo ludzi tutaj nie ma w tej chwili w ogóle. Także na spokojnie będę mógł nagrywać i poćwiczyć. A co dzisiaj robimy? Zrobimy dzisiaj sobie podciąganie i dipy, bo dawno tego nie robiłem. A chciałbym się w tych elementach poprawić, wzmocnić, bo robimy redukcję i trzeba troszeczkę nabrać siły. No a przy okazji dowiecie się, co dalej z kanałem, co będę wrzucał, w jakim kierunku będzie to szło, bo zebrało się was tutaj już troszeczkę. Mamy już 700 subów, blisko 1000 na 1000. Jak osiągnę kiedyś, to będzie coś specjalnego. No, ale jest was tutaj naprawdę spora różnorodność. I chciałbym przedstawić już co niektórym, co tutaj będzie, czy opłaca się mnie obserwować, czy nie, bo jeżeli nie, no to no nie będę namawiał. Sami musicie się zgadnąć. Dobra, my sobie ciśniemy pierwszą serię, bo jestem rozgrzany. Jest zimno, wieje, mam nadzieję, że tym razem nie będzie zagłuszało, bo ostatnio zagłuszało, jak wiało. Cyk, ustawiamy sobie, pierwsza seria podciągnie 10 razy i 20 dipów. Lecimy, kochani. Ostrość? Może być. Kochani, dawno nie robiłem dipów. Pociągnięć też mało, ale mam drążek w domu, ale dipy nie robiłem już kilka miesięcy. No i czuć tą różnicę. Jednak 20 serii to będzie zbyt dużo. Trzeba dobrać sobie pod swoje możliwości. A te na razie są słabe. Dobra. Ale pierwsze pytanie. Co dalej z wojskiem? Czy będę w wojsku, czy nie? Na tą chwilę nie planuję. Czy mam to w głowie cały czas, ale mamy w dalszym ciągu kontuzję kolana, która powoli, o dziwo, zanika. Może wzmacniam to, nie wiem. Na tą chwilę nie planuję, ale nigdy nie mów nigdy, nie odpuszczam. Być może uda mi się, może zmienię zdanie i pójdę. Jeszcze nie jestem taki stary, żeby nie iść. Także na tą chwilę nie, aczkolwiek kiedyś może tak. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Drugie pytanie, co dalej będzie wrzucone na kanał? To wam zaraz przedstawię, tylko zrobię kolejną serię. Lubię jak już. Czuję, że nie masz siły, ale jeszcze masz w głowie, że to jedno powtórzenie. Pociągniesz. Uwielbiam ten stan tego zmęczenia. Kolejne pytanie. Co będzie wrzucane na kanał? Moi kochani, na pewno już nie wrzucę żadnego filmiku na temat służby przygotowawczej, bo jest o to najwięcej pytań, ale ja już nie mam co wrzucać na ten temat. Ewentualnie jakieś ciekawostki, ale to jest pełno tego w internecie i nie za bardzo bym chciał to wrzucać. No nie opłaca mi się, no też nie znam się tak bardzo, co się tam pozmieniało. Mogę was w błąd wprowadzić.
nie interesuję się na tyle, żeby przekazywać wam, co jest teraz na przykład w wojsku, na służbie przygotowawczej. No bo nie wiem, no. Ja wiem to, co było kiedyś, czytam te komentarze, dowiaduję się też nowych rzeczy od was, ale nie wiem wszystkiego. To, co wiem, to wam odpowiadam. Czytajcie komentarze, bo się wiele pytań bardzo powtarza pod filmami z wojska. Ale, kochani, wiem, że dużo was obserwuje mnie właśnie ze względu na to, że wrzucałem te filmiki, dlatego są filmy w głowie przygotowane na temat wojska, leżenie służby przygotowawczej, a na przykład dzień życia żołnierza. Trening z kolegą, który jest w wojsku, też mam taki plan. Także coś w tej tematyce wojskowej jeszcze będzie. Także jeżeli chcecie oglądać więcej takich filmików i może dowiedzieć się, jak wygląda życie takiego właśnie żołnierza, to zostawcie komentarz, lajka, subskrypcję. Wiecie, jak jest? Ciężkie życie youtubera. Trzeba żebrać o to wszystko. Bo będzie, na pewno będzie właśnie tematyka wojskowa w innym wydaniu. Myślę, że ciekawszym. Przynajmniej co dla niektórych. A tak to skupię się na pewno troszeczkę rozrywkowo. Mam jakieś plany w głowie. Wszystko jest wszystko w głowie. Muszę teraz przelać to na papier, a potem zrealizować. Rozrywkowo troszeczkę też, ale też pociągnę temat od zera do rokiego, bo o tym miał właśnie, na tym miał się opierać ten kanał i w tym roku mam zamiar go zrealizować. Nie mówię jeszcze jak, ale zobaczycie, jak będziecie obserwować. No teraz wszystko właśnie będę dawał w tym kierunku, żeby się realizować właśnie pod kątem boksu. I troszeczkę rozrywki, a wojsko przy okazji będzie. Ale zostańcie, obserwujcie, bo coś będzie ciekawego. I to chyba tyle, jeżeli chodzi, co będzie na kanale. Więcej rzeczy na chwilę obecną nie przewiduję. Troszeczkę też będzie motoryzacji, o. To też obserwujcie, bo coś na pewno wpadnie. I tyle. A jeżeli byście chcieli coś z mojej strony, abym wam pokazał na tym kanale, to również dajcie znać w komentarzu. Idę robić kolejną serię. A czy było jeszcze jakieś pytanie, muszę sobie przypomnieć. Zaraz wracam. Jestem z powrotem. Sprawdziłem, czy jeszcze było coś takiego ciekawego, co miałem przekazać. Były takie mniejsze tematy, o które pytaliście, ale to sobie zostawię na jakieś Q&A, kiedy miałbym coś przygotować. Na chwilę obecną po prostu to, co było najważniejsze do przekazania dla was, przekazałem. I co? Ja lecę dalej z treningiem. Muszę go skończyć. A z pogadania chyba to tyle. Oglądajcie dalej, jak sobie ćwiczę. Ćwiczcie razem ze mną. I tyle. Lecimy. Brakło siły. Pewnie was interesuje, co to za buty. Otóż, moi mili, to są buty BHP. W pracy muszę takie nosić, jakby mi coś na nogę najechało. Można walić. Twarde. Metalowa skorupa. Pamiętajcie, bezpieczeństwo przede wszystkim. Skończyłem na dzisiaj trening. Lekka pompa. Jedziemy zjeść. Do zobaczenia następnym razem. Kochani. Dzisiaj dla was.
mówiono. Na razie.